po obu stronach, więc może być ciekawie, no ale my w takim razie przenosimy się do King's Row. No, ja muszę przyznać, że już troszeczkę tutaj przez ten cały okres trwania Ligi Akademickiej, tych eliminacji, tutaj można się było z zawodnikami zapoznać i też sprawdzić, do czego są zdolni, no bo cóż, mieliśmy tutaj takich kilku zawodników, jak właśnie Phoenix Klo, który naprawdę na tym Reinhardcie jest genialny. Sirak widzimy, że tym razem tutaj decyduje się na wdowę, która pewnie będzie gdzieś tam sobie szaleć. No i jak spojrzymy tutaj z kolei na lewą stronę, to Narutor na tym żangracie się pojawi. I Pulpik i Rosacki dużo też działali, ale Moja i Suhdaj zapadli mi w pamięć tutaj, szczególnie przez swoje no, nienaganne leczenie, jeżeli chodzi o grę drużynową. Także Wikingowie są znani z tego, że oni jednak tutaj jako drużyna radzą sobie bardzo dobrze. Może nie mają jakichś takich mega odstających pojedynczych dobrych zawodników, ale ten teamplay zdecydowanie nadrabia u nich wszystko. No i widzimy, że po drugiej stronie no jednak Phoenix, Klo i Sirak mogą być takimi dwoma groźnymi zawodnikami, ale również pamiętamy, że gdzieś tam Ameba, Smogwaf i Kurtan mają na swoim koncie parę naprawdę świetnych zagrań, no tak samo Rafik oczywiście, tak więc no są to już osoby, które gdzieś pamiętamy z tego, że sporo były w stanie zdziałać w trakcie tych swoich meczy i dobrze się też pokazać, tak więc jestem ciekawy tego meczu, bo cóż, no słabsze ogniwa już zostały w tym momencie wyeliminowane powoli, więc będziemy mieli przyjemność to oglądać tutaj naprawdę interesujące starcie. Dokładnie tak, no i my w takim razie już przechodzimy do rozgrywki. Widzimy, że Sirak zostaje tutaj na tej trupie wdowie, czyli prawdopodobnie będzie gdzieś tam szukał tych głów już na starcie. Widzimy, wskakuje na balkonik, tak więc ma przewagę high groundu, widzi żołnierza. Niestety nie zdążył go ustrzelić, ale już jego tutaj sojusznicy podchodzą dosyć agresywnie. Widzimy Kurtan, ostry wjazd już na tyły, więc high ground przez niego zajęty, ale Pulpik w międzyczasie wyciąga tutaj swojego przeciwnika, ale jest Sirak, także Trigant wyeliminowany, no i to są teraz spychani do właściwie hotelu zawodnicy Wikingów. Będą musieli coś tutaj zrobić, ale Suhdaj, piękna eliminacja, także Smokewaf został w tym momencie wyeliminowany. Zobaczmy, jak sobie tutaj radzi jeszcze Rosacki, no ten widzimy stara się zadać jak najwięcej obrażeń, ale 1/3 punktu jest już przejęta w tym momencie przez Byków. No, radzą sobie naprawdę wyśmienicie. Widzimy, cały czas spychają swoich wrogów tutaj do choke point. Tam Rosacki oraz Trigan już podchodzą dosyć agresywnie. Jest Narutor, także Kurtan traci swojego meka. Narutor z dwoma, trzema fragami teraz. Także Phoenix, Klaw oraz Rafik wyeliminowani. Jeszcze tutaj Moja odpala swoją super zdolność, także Kurtan leży. No i widzimy, że punkt został wybroniony. No, w ostatnim momencie właściwie, bo 85% już było przejęte. No, długo się tutaj zbierali do tej kontry zawodnicy tutaj Wikingów, no bo jednak musieli zareagować mimo wszystko. Tam parę strat na początku zadecydowało o tym, że tak naprawdę musieli odpuścić przez moment w tej sytuacji, no ale już udało się im odzyskać kontrolę, aczkolwiek będą musieli naprawdę ostrożnie grać, żeby tego punktu szybko nie stracić, no bo to cóż, tylko 1/3 w tym momencie dzieli nas od utraty tego całego punktu, no ale widzimy, że Phoenix już wjeżdża w tym momencie do ataku troszeczkę samodzielnie, ale jednak wspierany tam przez Moirę, no i dzięki temu udaje mu się zabić Narutora, ale Rosacki odpowiada super zdolnością i przez to Kurtan jest wyeliminowany. Pulpik zabija Phoenix w tym momencie, ale Rafik dojeżdża Suhdaja w tym momencie, no i mamy tutaj wyrównaną walkę póki co na punkcie, tak więc czwórka teraz obrońców stara się utrzymać tutaj kontrolę nad tym prostokątem. Widzimy, że gdzieś tam jeszcze wychodzi na bok Pulpik z gotową super zdolnością, ale nie decyduje się jej póki co użyć. Teraz Phoenix to przychodzi przez hotel, będzie szukał tutaj dla siebie miejsca, no i jest również tutaj Smogwaf, jest cała drużyna w tym momencie czerwonych, gotowa do atakowania, ale Pulpik i Trigun tutaj pilnują tego miejsca i Trigun teraz świetne dwa zabójstwa, które pozwoliły odwrócić losy tego starcia. No i jest Narutor jeszcze z fragiem na Siragu, tak więc cały czas utrzymują się w tym momencie już zawodnicy Wikingów. Niewzruszenie Rosacki jeszcze dokłada gdzieś tutaj wraz z moją Kurtana, no i z tym fragiem kończy się teamfight, więc zawodnicy Byków muszą się przegrupować i spróbować raz jeszcze.
No cóż, widzimy bardzo dużą przewagę w tym momencie Wikingów. Bronią oni bez większego problemu te tutaj, ten pierwszy punkt. Mają również przewagę w superzdolnościach. Po stronie byków tylko tak właściwie Kurtan posiada swoją superzdolność, ale jest w tym momencie ostry wjazd. Phoenix Claw się odpala. Także on też posiadał tutaj w tym momencie Primal Rage, ale jest Narutor. Jest Narutor, zadaje gigantyczne obrażenia. Rafik również w tym momencie dokłada, więc mamy sytuację bardzo wyrównaną. Sirak jeszcze w międzyczasie zmienił swoją postać, tak więc wskoczył w tym momencie na złomiarza już z tej wdowy. Teraz widzimy, układa swoich przeciwników. Kurtan jeszcze tutaj eliminuje Pulpika, tak więc robi nam się, że powoli czerwono na tym tutaj pierwszym punkcie. Teraz Sugdaj, no on już tego w stanie nie był przeżyć. I jeszcze jest Phoenix Claw, który dokłada fraga na Mojrze. No i pierwszy punkt przejęty. Teraz jest już dojazd tutaj za zakręt, ale no, wydaje mi się, że dalej już nie pobiegną czerwoni. No, już tutaj niebiescy zdąża sobie uciec, no ale payload jedzie bez większego problemu. Zgrupowani w tym momencie na ładunku zawodnicy byków. Sirak wychodzi gdzieś tutaj do przodu razem z Rafikiem. Widzimy też Kurtana, który ustawia się tutaj za rogiem, gotowy gdzieś tam, żeby ze swoimi sojusznikami zaatakować, ale już Trigun tutaj, Pulpik, Narutor zbliżają się razem z resztą drużyny do tego miejsca, gdzie prawdopodobnie będą chcieli przyjąć swoich przeciwników i wykorzystać ten teren, aby po prostu obronić się jak najdłużej. Rafik teraz niefortunnie złapany przez Pulpika, tak więc widzimy tą potęgę przeciwko Smudze. Zostało nadal 5 byków na punkcie. Muszą się tutaj troszeczkę cofnąć teraz, bo Trigun wychodzi tutaj z gotową tarczą, tak więc będzie nacisk ze strony Orisy. No ale mimo wszystko pojawia się jeszcze na flance Pulpik z Narutorem i teraz Sirak wyeliminowany tutaj dzięki tej naprawdę inteligentnej flance ze strony Makri z różnym broniącej, ale Kurtan teraz razem z tutaj Phoenix Claw dojeżdżają Pulpika, no i teraz będą tym prawą stroną przepychali się tutaj i wypychali z tego punktu zawodników zawodników drużyny niebieskiej. Tak więc widzimy, że tutaj jeszcze Kurtan naciska cały czas, starając się zepchnąć broniących jak najdalej. No i kolejne fragi wpadają na konto w tym momencie byków, tak więc Rafi, Kameba z fragami, Kurtan jeszcze tutaj bokiem szuka okazji, żeby cały czas tą presję nakładać. No tam naprawdę niewiele brakło, aby Sirak dopadł swoją przeciwniczkę. Tam, no, Moira była w niemałych tarapatach. Widzimy, że no już punkt drugi zdobyty, tak więc jadą bez większego problemu na razie byki. Na początku mieli lekkie problemy, no ale nie powstrzymało to ich przed przejęciem pierwszego, następnie drugiego punktu. Teraz widzimy Kurtan bardzo inteligentnie razem z Phoenix Clawem przejmują już high groundy, więc mają nad nimi kontrolę, mogą na pewno mówić swoim sojusznikom, co się tutaj dzieje. Teraz Narutor w niemałych tarapatach, mocno bity, musi uciekać. Tu jeszcze Pulpik teraz grabuje, jest Rosacki. Rosacki zabija Phoenix Clawa, więc robi się tutaj na niebiesko. Jeszcze Moja dokłada fraga, tak więc Sirak jecha, pada Rosacki, odpala również swoją super zdolność. No, ten wygrany teamfight jest naprawdę okupiony sporą ilością ultów przez nich zużytych, ale całe szczęście mają jeszcze 3, więc ta ekonomia wygląda naprawdę podobnie w przypadku obu drużyn. No i to na pewno jest dobre. No cóż, kolejne starcie, czy tam kolejny teamfight może okazać się naprawdę wyrównany. No widzimy, że ten ult Makri może zostać tutaj wykorzystany defensywnie. Pulpik również może to oczywiście swoje wiecznięcie użyć tak, aby się jak najlepiej bronić, ale teraz widzimy, że Phoenix to decyduje się na daleki skok, ale mimo wszystko wyeliminowany przez Narutora, który czujnie tutaj czuwa nad swoją drużyną. Pulpik, teraz Trigun, dopadają kolejnych dwóch zawodników z drużyny byków, tak więc muszą się oni wycofać, no bo we trójkę nie ma tutaj już szans na jakiekolwiek przejmowanie, tak więc zgrupowana obrona w wykonaniu Wikingów. No i będą mieli jeszcze 1,5 minuty zawodnicy byków na przejęcie tego payloadu i dopchnięcie go do końca. Dokładnie tak. No cóż, widzimy, że na razie bez większego problemu radzą sobie z Wikingami przeciwnicy. Jest teraz super zdolność od Ameby. Widzimy, odpala się, więc będzie leczyła swoich sojuszników. No i gdzieś te obrażenia również zadawała teraz Pulpik. Bardzo agresywnie tu wchodzi, ale Phoenix Claw eliminuje tutaj Trigana. W tym momencie Narutor również pada, tak więc robi się nam powoli czerwono. Cóż byki robią w tym teamfajcie? No bez większych problemów wipują swoich przeciwników. Widzimy, została już tutaj właściwie sama Moira oraz gdzieś tam Rosacki, który próbuje to wszystko bronić, ale jest Rafik. Jest Rafik, używa swojego deflekta, więc trzyma Rosackiego na spawnie. Teraz wychodzi również już tam Pulpik. On oczywiście zmienił swoją postać, wskakuje teraz na Winstona. To jest bardzo dobra decyzja, ale Narutor! Narutor teraz jeszcze z dwoma fragami. No i Rosacki również odpala swoją super zdolność, więc mamy payload wybroniony. No tutaj świetnie. Coś się przecięło, ale no tutaj świetne zagranie widzieliśmy ze strony Narutora, no
Co tutaj można więcej powiedzieć? Użył tego ulta defensywnie, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, zdobył dwa fragi. Potem jeszcze lekki follow-up za drużyną przeciwną, no i tych fragów parę wpadło. Zobaczmy, co się teraz dzieje. Phoenix Claw już tutaj podbiega dosyć agresywnie. Sugdaj eliminuje Siraga. Tak więc robi się niebieska, ale jest piękny wjazd w tym momencie od Phoenix Clawa. Jest również Ameba, która tutaj ultuje swoją super zdolnością. No i robi się nam czerwono, robi się nam naprawdę czerwono. Przepraszam, Ameba nie odpaliła super zdolności. To był inny zawodnik, ale zrobiło się nam naprawdę czerwono. No i punkt został przejęty. Tak więc mamy koniec pierwszej rundy. Udało się Pykom dopchać do końca. Świetne zagranie z ich strony. Mamy 3 do 0, oczywiście 0 sekund pozostałego czasu. Tak więc no cóż, bardzo dobra obrona w wykonaniu Wikingów. Zobaczymy, jak sobie poradzą teraz w ataku. Czy pauzę dla Asyluma robimy? Możemy zrobić. Możemy zrobić, tak więc czekajcie, ja szukam mojego drugiego komentatora. Cóż to się zadziało? Cóż to się zadziało? Halo, halo? Chyba nie ma, chyba nie ma. Więc próbujmy go zaprosić do gierki. Coś tutaj przerwało go. Zróbmy to jakoś sprytnie. Okej, nie ma go jeszcze w gierce. Jeszcze go nie ma w gierce, tak więc no cóż, chwilę poczekamy. Chwilę poczekam, zobaczę, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nie będzie to długo trwało. Okej, tak więc no, chwilkę ofensywnej przerwy technicznej i za chwilkę do was wracamy. Mamy nadzieję, że będzie to trwało, no cóż, mniej niż 5 minutek. Okej, wracamy w takim razie do was po krótkiej przerwie technicznej. Z tego co wiem, Asyl ma jakieś problemy z zasilaczem, tak więc będziemy to komentowali sami. O, jeszcze zapytam, czy gotowi są zawodnicy, zanim wszystko odpauzuje. Mamy nadzieję, że Asylum do nas wróci w międzyczasie. Okej, Phoenix Claw oraz Sirak tutaj w tym momencie potwierdzają. Sugdaj również. Okej, tak więc możemy, myślę, zaczynać. Tak, czy wszyscy potwierdzili, czy z drużyny niebieskiej ktokolwiek potwierdził? Sugdaj, Phoenix, Claw, tak, okej. Wszyscy potwierdzili, tak więc w takim razie odpauzowujemy. No i zaczynamy tutaj drugą część mapy w tym momencie. No, tak jak już wcześniej powiedziałem, udało się dopchnąć Bykom Payload do końca, tak więc 3 punkty po ich stronie. Muszą tutaj Wikingowie również dopchać ten Payload do końca, no ale warto zwrócić uwagę, że zostało właściwie im 0 sekund, więc cóż, no naprawdę dobry wynik, jeżeli chodzi o obronę na King's Row. Właśnie, szczególnie na King's Row, ponieważ jest to mapa, na której gdzieś tam bardzo łatwo można się zesnowballować.
No cóż, zobaczymy, jak poradzą sobie z tym wszystkimi Wikingowie. Zwróćmy jeszcze uwagę teraz na kompozycję. Po stronie czerwonej widzimy, jest już Reinhardt, jest również oczywiście Trupia Wdowa, Żniwiarz, Moira, Zeniata oraz Diva. Sirak po raz kolejny tutaj nam pokazuje tą Trupią Wdowę. No widzieliśmy, że w rundzie pierwszej, właściwie w pierwszej połowie mapy, radził on sobie nią całkiem dobrze. Tak więc teraz również może się okazać to naprawdę, naprawdę ciekawe zagranie z jego strony. No cóż, zobaczymy, jak sobie poradzi w tej defensywie. Na pewno nie będzie miał łatwo. Tutaj widzimy po stronie Wikingów jest Trygun oraz Pulpik. Oni mają postacie, którymi łatwo mogą doskakiwać na tą Trupią Wdowę, więc na pewno będzie miał Syriakę tarapaty. No ale nikt oczywiście nie mówi, że sobie z tym nie poradzi. No i wychodzą już w tym momencie zawodnicy Wikingów. Widzimy, wychodzą w tym momencie już zawodnicy Wikingów. Naruto ustawiony gdzieś na high gramcie został już zauważony przez Kurtana, ale na razie bez większych problemów. Teraz widzimy, no chciał dojechać tutaj Trupią Wdowę, ale niestety nie zauważył. No będzie musiał uciekać, cóż za niefortunnie. No bardzo agresywnie tam wskoczył. Widzimy, teraz robi się czerwono. Byki już momentalnie odpowiadają. Tutaj jeszcze dwa fragi w tym momencie wpadają, także Trygun oraz Rosacki eliminują Smogwa oraz Amebę. Tutaj Phoenix Claw również dopada Trygana. No i byki odpychają pierwszy atak. No widzieliśmy, Naruto miał bardzo dobry plan, ale chyba nie zauważył, że ta Trupia Wdowa była gdzieś tutaj na high groundzie. Myślał, że jest ukryta z tyłu. No i niestety nie pykło. Niestety to nie siadło. No ale już w takim razie wracają niebiescy. Widzimy, jest ostry wjazd na punkt w tym momencie. Phoenix Claw mocno obijany, teraz uwięziony w bańce, jeszcze od Narutora dostał w tym momencie sierpowego. Sugdaj zabija Rafika, więc tutaj powoli niebiescy zdobywają dominację, ale odpowiadają momentalnie dwoma fragami byki. Jest tutaj również teraz Narutor, eliminuje Phoenix Claw, ale momentalnie pada od Siraga. Teraz widzimy Ameba, gdzieś tam jeszcze leczy Kurtana. Tutaj on odpala swoją super zdolność, ale Sugdaj bardzo sprytnie gdzieś tam się chowa za budką telefoniczną. No i przeżywa to wszystko. Teraz widzimy, jest już Pulpik, który zdążył dobiec ze spawna, tak więc Rafik oraz Kurtan mogą mieć niesamowite problemy. Został sam Rafik, no i teraz wyeliminowany. No i mamy punkty przejmowane. Wydaje mi się, że Phoenix Claw już tam gdzieś nie będzie nawet próbował wchodzić. To byłoby zbyt niebezpieczne. Tutaj Pulpik, widzimy, wskoczył na górę, aby przypilnować swojego przeciwnika. No i to było naprawdę dobre zagranie, ponieważ punkt został przez nich przejęty. No i zobaczmy w tym momencie Rosacki, piękna bomba z jego strony, tak więc Sirak wyeliminowany. No, zmienił tutaj swoją postać, widzimy, wcześniej grał czymś innym, ale teraz ostry dojazd ze strony czerwonych. Ameba tutaj już eliminuje Meka Trygana, tak więc ten nie będzie mógł sołkować żadnych obrażeń w tym teamfightie. Teraz Rosacki musi uciekać, widzimy, no będą się niebiescy przegrupowywać, będą się na pewno niebiescy przegrupowywać. Nie będzie to proste teraz przejść przez tego choke pointa z powrotem, jak już ustawiają się tutaj czerwoni. Ale teraz widzimy, jest Moja, ale momentalnie odpowiada również Ameba ze swoimi super zdolnościami, tak więc dwie Moiry odpalone. Jest również tam odpalony Smokewaw, tak więc dużo leczenia mają czerwoni. No i teraz Narutor wyeliminowany, tak więc są niebiescy bez DPS-a. Rosacki jeszcze zabija Smokewawa. Tak więc no cóż, przeszli przez tego choke pointa, ale na razie nie jest łatwo. Nie jest łatwo się przez to wszystko przedostać. Widzimy, że byki tutaj bez większego problemu bronią na zakręcie i nie pozwalają dopchać tego payloadu ani metr dalej. No ale teraz Phoenix Claw padł, tak więc no są bez tanka byki w tym momencie. No i widzimy, że ten payload raczej sobie już bez większego problemu przejedzie. Zwróćmy teraz uwagę na to, jak czerwoni są ustawieni. No bardzo blisko, bardzo agresywnie, ale widzimy, że czekają oni jeszcze na Kurdana, tak więc na pewno nie będą próbowali wjeżdżać na ten payload. A jednak jest już dosyć szybki kontest. Phoenix Claw wjeżdża, ale Sirag z pięknymi dwoma fragami. Cóż za zawodnik w tym momencie. Także Naruto oraz Rosacki wyeliminowani. Dwóch DPS-ów z drużyny Wikingów. To jest na pewno niesamowity cios w ich stronę. Widzimy, jest stun teraz na Pulpiku. Ten ma low HP, będzie
będzie musiał uciekać, ale postawił bańkę. No, więc teraz widzimy, że niebiescy bez problemu odepchani. Teraz jeszcze Rafik eliminuje Suchdaya. No cóż, nie wiem, czy ta super zdolność od Moiry była w tym momencie potrzebna. Widzimy, jest również Narutor, ultuje także Sirak, wyeliminowany. No tutaj było naprawdę niewiele brakowało, aby przeżyć tego ulta Doomfista. Ale jakimś cudem niebiescy teraz odzyskują przewagę w tym teamfajcie. Teraz jeszcze Kurtan dostał staka. No odpala oczywiście swoją super zdolność, ale wydaje mi się, że nikogo nie zdoła nią trafić. Dokładnie tak. Wszyscy zdążyli się ukryć. No ale na szczęście są tutaj cały czas gdzieś czerwoni wokół tego punktu, więc on jeszcze nie zostanie dopchany. Ale Narutor teraz śmiertelnie zabija dwie osoby. Widzimy jeszcze Moja dobija Siraga. Tak więc no, Wikingowie teraz już ten teamfight wygrają, wydaje mi się, bez większego problemu. Cóż za niesamowicie długi teamfight swoją drogą. Wydawało mi się, że tam czerwoni, no w pewnym momencie będą w stanie to wszystko odeprzeć. No ale okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Tam Narutor zdobył dwa takie newralgiczne fragi w pewnym momencie. Pulpik również świetnie zagrał. No i to dało im przewagę. To na pewno dało im przewagę. No i widzimy, że teraz jadą sobie na tym payloadzie bez większego problemu. Pulpik również już tutaj zajmuje high groundy, tak więc dueluje się oczywiście z Divą. Ma już tutaj Narutora do swojej pomocy. Będzie musiał uciekać i to również robi. No ale payload nieubłaganie porusza się do przodu. Tam nie trafiona bomba teraz od Rosackiego. Było naprawdę blisko i jest atak. Teraz Phoenix Cloud dojeżdża. Tutaj w tym momencie Suchdaya. No ten w niesamowitych tarapatach jeszcze Rosacki także wyeliminowany. No, czerwoni się odpalają. Czerwoni się w tym momencie odpalają, tak więc widać, że chcą ten teamfight wygrać, ale Narutor jeszcze był, no, w tak patowej sytuacji i pomimo tego zdobył dwa fragi. No teraz Pulpik będzie musiał już uciekać, tak więc złapią chwilę oddechu byki. Dobrze dla nich. Jest teraz ult od Moi. Tak więc niebiescy ponownie dominują na tym cliffidzie. Teraz bardzo sprytne zagranie oczywiście ze strony Pulpika. Gdzieś tam zbody blokował ultimate'a Siraga. No takie rzeczy lubimy w tym momencie oglądać. Takie smaczki, które mają wpływ na rozgrywkę. Kurtan teraz używa swojej super zdolności, ale niefortunnie ląduje ona w samym środku bańki Pulpika, tak więc nie zadaje obrażeń. No jest również odpowiedź teraz od Triguna. On zdobywa dwa fragi. Cóż za Trigun w tym momencie, jeszcze Phoenix Claw również wyeliminowany, Narutor także dokłada fraga. No więc wydaje mi się, że ten payload już tutaj dojedzie do końca. Dokładnie tak, minuta i dwadzieścia kilka sekund tutaj na zegarze jeszcze. Więc spora przewaga w tym momencie Wikingów. No, Narutor tutaj pokazuje w tym meczu naprawdę, że wie, jak Doomfistem grać, wie, jak to się robi. No, to jest coś po prostu niesamowitego. W tylu walkach drużynowych po prostu właściwie sam tutaj pokierował swoją drużynę do zwycięstwa, kilkukrotnie zdobywając dwa, czasami nawet trzy fragi w najbardziej newralgicznych momentach teamfightu. No, takie rzeczy lubimy oglądać, no ale oczywiście nie możemy zapominać, że gdzieś tam cały czas Narutor ma tę swoją drużynę za plecami, która mu oczywiście w tym wszystkim asystuje. No i cóż, minuta 23 sekundy na zegarze. W tym czasie muszą zdobyć 1/3 punktu Wikingowie, aby wygrać tę mapę. W przeciwnym przypadku będziemy mieli dogryweczkę. W przeciwnym przypadku będziemy mieli dogryweczkę i to chyba byłaby pierwsza dogrywka, przepraszam, nie dogrywkę, tylko remis będziemy mieli na tej mapie. I to chyba byłby pierwszy remis w ogólności. No to się jeszcze nie zdarzało, ale wracając oczywiście do meczu, widzimy, są już tutaj zawodnicy Wikingów skondensowani, uderzają, decydują się wszyscy iść razem. Mają czterech tanków u siebie teraz na pokładzie. No to jest bardzo dobra taktyka. Teraz piękna ściana od May, tak więc no, Ameba na pewno gdzieś tam spowolniła troszkę wjazd przeciwników. Phoenix Clown musi uciekać, ma połowę HP. Widzimy, teraz jest już hotel przejmowany przez niebieskich. Są oni teraz w tarpatach, ponieważ Rafik zadaje tam gigantyczne obrażenia. Kurtan eliminuje Narutora w międzyczasie, tak więc no, wydaje mi się, że teraz niebiescy będą się musieli przegrupować. Tracą na pewno tutaj swojego main tanka. Jest również ult od Phoenix Clowa, jakże szybko naładowany, no i Sirak oraz Rafik zabijają przeciwników, dwa fragi na koncie Rafika, Kurtan również dokłada jednego. No i będą tutaj musieli się niebiescy wycofać, ale całe szczęście mają jeszcze 35 sekund, tak więc
No cóż, chwilka czasu na wejście na pewno jest. Wydaje mi się, że będą potrzebowali wbić troszkę super zdolności. Widzimy już, Naruto zmienił postać. Nie, został on na Reinhardzie, zdecydował się zagrać McCream. No widzimy piękne ściany w tym momencie ze strony Mei. Bardzo tutaj spowalniają i właściwie rozbijają atak drużyny Wikingów. Teraz tutaj bardzo agresywnie wjeżdża Kurtan, ostro obijany. No i niefortunnie teraz musiał przeładować w tym momencie Naruto. Było tak blisko, ale Kurtan razem z Rafikiem eliminują cztery osoby drużyny przeciwnej. No i tak jak mówiłem, będziemy mieli remis. Będziemy chyba mieli remis w tym momencie. Została sama Moira teraz na punkcie. No i już nie zdążą dobiec. Już dobiec nie zdążą. Tak więc mamy remis. Wynik końcowy 3-3. No, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. To jest pierwszy remis tutaj w naszej lidze akademickiej. Zobaczmy jeszcze najlepsze zagranie Phoenix Claw'a. Ja tam się jeszcze rozeznam. Cóż to się dzieje z Asylumem? Okej, już tutaj dostaję informację. Czekajcie, przełączę się oczywiście na swoją kamerkę. Skoro nie ma...